Spotkanie organizacyjne wolontariuszy Wielkiej Orkiestry Sztabu Olsztyńskiego 21. finału. Dzisiaj będziemy wolontariuszom rozdawać takie specjalne oświadczenia, które oni muszą podpisać, żeby otrzymać identyfikator. No i oczywiście dowiedzą się wszystkich szczegółów, gdzie będą zbierać, jak się zachować, żeby było bezpiecznie. Są już sprawdzone firmy, które bardzo chętnie uczestniczą w takiej fizycznej ochronie wolontariuszy i w tym roku to się potwierdza, te firmy się potwierdzają. Generalnie to są te służby przede wszystkim, które pracują u nas w Olsztynie, czyli policja, straż miejska, ale są również żołnierze z batalionu składowania naszego olsztyńskiego, jest żandarmeria wojskowa z Elbląga i jest straż graniczna z Kętrzyna. Mamy 500 wolontariuszy i taki też był limit. Tak naprawdę nawet dzisiaj dostałam kolejnego maila, czy jeszcze można zostać wolontariuszem, pomimo tego, że już 3 tygodnie temu termin zgłoszeń się skończył. Skończyły się miejsca, które mieliśmy. I tylko tyle wolontariuszy mogliśmy przyjąć. W tamtym roku mieliśmy nieformalne stowarzyszenie, forum. Jeden kolega rzucił pomysł, aby można zebrać w autobusach pieniądze. A pomysł był za wszystkich zadowolił, zgłosiliśmy się do ZKM-u. ZKM razem z Urzędem Miejskim przyjęli to pozytywnie i już drugi rok tak testujemy. Jeździliśmy przez parę ładnych godzin i nie zdarzała się żadna osoba, która by nie wrzuciła, bądź negatywnie by się jakoś odnosiła. Zazwyczaj osoby bardzo chętnie wrzucały, jeszcze nam dziękowali za to, że organizujemy coś takiego, że kwestujemy właśnie w autobusach również. W sumie już kwestuję 3. rok z rzędu, to już 2011 rok, to jest mój 1. rok, kiedy kwestowałem. Sam z siebie jakoś tak z potrzeby serca, nie wiem, naprawdę. Tutaj kolega wcześniej kwestował i jakoś mnie tak wciągnął. No i tak już zostało, już 3. raz z rzędu kwestujemy razem. Mnie zachęciła do tego siostra, bo siostra już 3. rok idzie, a ja dopiero 2. I bardzo mi się spodobało, jak ona opowiadała, że chce pomagać innym w ogóle. Bardzo mi się to podoba. Mamy wolontariuszy, którzy nawet roku jeszcze nie mają, którzy kwestują z rodzicami. Mamy wolontariuszy dużo starszych. Przeważa młodzież rzeczywiście, jest to głównie młodzież, która chce wziąć udział w Wielkiej Orkiestrze. Widzi te efekty, widać sprzęt Wielkiej Orkiestry w szpitalach. Niejednokrotnie są dzieci, które były leczone na sprzęcie, jako małe dzieci na sprzęcie Wielkiej Orkiestry. No i w tej chwili kwestują też na rzecz Wielkiej Orkiestry, żeby inne dzieci też mogły mieć tym sprzętem uratowane życie.